Moi drodzy, bracia i siostry, przyjaciele, dzisiejsze przesłanie z Bożego Słowa chciałbym oprzeć o dwa bardzo, powiedziałbym, takie wyraźne symbole. Symbole, które nie są martwe w swojej symbolice, ale symbole, za którymi stoi konkretna rzeczywistość. Pierwszym symbolem jest szabla. Francuska, wzór 1822, to nie jest udawana szabla, to jest prawdziwa szabla. Jest to, bracie Piotrze, prezent od twojego rodzinnego zboru, który zbór w Chojnicach postanowił tobie sprezentować. Mówię teraz o tym, ponieważ kiedy przyjdzie czas na życzenia i na prezenty, nie będę po prostu zabierał jeszcze raz głosu. Przeczytam tabliczkę, jaką na tej szabli zawiesiliśmy jako bracia i siostry z kościoła z Chojnic. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Hebrajczyków 4, 4 rozdział 12 werset. Piotrowi Gruchale z okazji ordynacji na pastora zbór kościoła chrześcijan baptystów w Chojnicach. Dlaczego taki symbol, dlaczego taki prezent? Bo tak jak powiedziałem, to jest oręż. Oręż używany do dzisiaj, za tym orężem stoi walka na śmierć i życie. Na życie i na śmierć. I ten oręż ma ci, Piotrze, przypominać, że oprócz ziemskiego oręża, jakie ludzie używają do walki na śmierć i życie, jest jeszcze inny, ważniejszy oręż, ważniejsza broń, ważniejsze narzędzie. Jest to Boże Słowo. Więc to dla ciebie i do wyposażenia twojej służby jest tylko symbol, bardzo ważny symbol. Bo właśnie takim ziemskim orężem powoływano rycerzy, pasowano na rycerzy. Później pasowano na oficerów w armiach. I tak się robi do dzisiaj. Ale jednak wierzymy, że ten oręż, mimo że jest tak często używany, przynosi czasami w walce życie, a czasami uśmierca. Jest tylko symbolem. Mam nadzieję, że znajdzie się miejsce w twoim domu na ścianie, gdzie ci to będą jeszcze wnuki przypominały, jak daj Boże dożyjesz, że dostałeś taki prezent. Potem ci go wręczę, na razie go odłożę gdzieś na bok. Tym drugim orężem, danym nam przez Boga, także do walki na śmierć i życie, bo moi drodzy, dzisiaj, tutaj będąc, każdy z nas może nie wie o tym, ale bierze udział w walce na śmierć i życie. Z jednej strony diabeł, przeciwnik Boży, wróg człowieka, chce doprowadzić każdego niewierzącego do śmierci i do wiecznego potępienia. A z drugiej strony miłosierny Bóg, przez swoje słowo, które również jest nazwane, jak czytaliśmy, orężem, mieczem duchowej rzeczywistości, chce prowadzić do życia wiecznego. Fragmentem Bożego Słowa, który wybrałem, jest fragment z końcówki, zakończenia pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Proszę, aby wszyscy mogli otworzyć Biblię albo sobie, czy w papierowej wersji, czy w innej, spojrzeć na ten tekst. A więc pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 16, 10 werset do 18. Dwa zdania kontekstu. Jest to zakończenie całej księgi. I apostoł Paweł w całym liście do Koryntian pokazywał grzechy Koryntian, ale także uczył chrześcijan w Koryncie, ale uczył także, aby mogli odrzucać to, co jest grzeszne, aby mogli porzucać złe rzeczy i przychodzić do Boga. I w tych ostatnich wersetach czytamy takie słowo. I on, ten fragment, bracie Piotrze Gruchała,
Jak najbardziej mam nadzieję, że odnosi się do siebie i oprócz takiego życzenia i jakiegoś takiego poselstwa dla ciebie, w takim samym stopniu chcę, aby to poselstwo było również skierowane do wszystkich innych wierzących, którzy jesteście tutaj. Więc nie tylko mówię do ciebie, ale do nas wszystkich. Zastosowaniem tego fragmentu. I czytamy takie słowo. 10 werset i dalej. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę, w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi, ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie. Czuwajcie, trwajcie wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A proszę was, bracia, wiedzcie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achaii i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto wspólnie działa i pracuje. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achikaika, dziękuję. Bo oni pod waszą nieobecność was zastępowali. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwie rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, apostoł Paweł wymienia tutaj z imienia kilka osób, wszystkie te osoby są przywódcami w ówczesnym kościele. Wszyscy to są przywódcy. Wszyscy są jakoś zaangażowani w służbę i to od lat. To nie są zupełnie nowi ludzie. Część ich służby dotyczyła zboru w Koryncie, tej wspólnoty. I Paweł w tym, co pisze, mówi, jak zborownicy, powiedzielibyśmy w naszej perspektywie, ale jak wierzący mają przyjmować i traktować tych ludzi, którzy właśnie pełnią te przywódcze, duszpasterskie role w Kościele. A więc Paweł zaleca, albo nawet poleca lub napomina, jak wierzący mają traktować tych, którzy pośród nich sprawują, uwaga, służbę pańską, tak nazywa to Paweł w wersecie 10, mówi, ponieważ ten Tymoteusz do was przyjdzie, on służbę pańską, dzieło pańskie wykonuje tak jak i ja. Więc dzisiaj, kiedy powołujemy pastora na jego urząd, na jego służbę, w jakiś sposób honorujemy go z jednej strony, ale z drugiej strony publicznie pokazujemy, że to jest ten, który będzie twarzą w jakiejś wspólnocie tutaj, w kościele na skalę, będzie dzieło pańskie pełnił. To jest dzieło pańskie. Z racji tego, jakie jest jego zadanie przed wami i przed światem, Paweł mówi, takiego szanujcie. I myślę, moi drodzy, że w naszych czasach Kościół Ewangelikalny w Polsce, może nie tylko w naszych czasach, ale od kilkudziesięciu lat, może jeszcze dłużej, raczej słabo się rozwijamy. Głównie przez to również, to jest część, że często mamy niewłaściwe relacje, niewłaściwy stosunek do przywódców. A to ich nie chcemy uznać. A któż to jest? Piotr Gruchała. A co ten Piotrek mi tu będzie gadał? I wiecie, i burzymy to Boże dzieło, ten Boży autorytet, jaki Bóg na nim położył. I często za tym idą następne kroki. Z tego się boją podziały, z tego podziały również nie tylko w relacjach, ale podziały w kościołach. Bardzo często nie jesteśmy w stanie jako wierzący dźwignąć autorytetu właśnie tego duszpasterza, tego pastora. Z jakiegoś tam powodu. Często to może być egoizm, jakaś słabość, jakiś grzech z naszej strony albo z jego. Oczywiście, ale to są owoce.
Dlatego chciałbym zwrócić się najpierw do zboru. Bracia i siostry, jeżeli jesteście w innych zborach, proszę, rozważcie jeszcze ten fragment. On dzieło Pańskie pełni, tak jak ja, apostoł Paweł mówi. Szanujcie takich, niech on wśród was przebywa w pokoju i bez bojaźni. Często jest tak, że właśnie ci pastorzy muszą się bać, a co on powie, a tam są jakieś rodziny, a jakieś znajomości. W tym kościele jeszcze chyba nie ma klanów takich rodzinnych, bo to młody stosunkowo. A to podpadnie jednym, a to jeszcze właśnie, a to podpadnie drugim, to na przyszłość. Więc to, co chcę wyraźnie powiedzieć, dzieło Pańskie pełni. Przyjmijcie go więc takim i traktujcie go takim, że Bóg z jakiegoś powodu w suwerenności swojej zdecydował, że powołuje go na przywódcę, na sługę słowa. To jest ten apel do was. A właśnie do Piotra, właśnie żebyś się nie bał. Żebyś się nie bał. To nie znaczy, żebyś używał tej szabli i ścinał głowy tutaj. To nie z tego powodu ci ją dajemy. Ale abyś się nie bał właśnie czasami stanąć właśnie w prawdzie, nawet jeżeli to nie będzie popularne, albo nawet jeżeli to kogoś by zabolało. Stój na fundamencie Bożego Słowa, pilnuj tego jako przywódca, ponieważ to będzie powodowało, że Bóg będzie błogosławił ciebie, służbę, twoją rodzinę i Kościół. To jest ciężka praca, ciężka służba. Wielu pastorów po jakimś czasie mówi, nie jestem w stanie już dźwigać tego. Może dlatego, że nie rozpoznał Kościół tego, że to jest dzieło Pańskie, albo może to dzieło Pańskie to nie jest właśnie pewien banał życiowy. To nie jest podróż, wiecie, przez łatwe życie. To jest walka na śmierć i życie. I w tą walkę jest zaangażowane piekło z demonami i niebo z aniołami. I ta walka dzieje się właśnie pośród tych, na tej arenie, jaką jest Kościół. Dzieje się pośród tych, którzy tą Ewangelię czy to słowo przyjmują, albo którzy są kuszeni, aby je porzucić. To jest wielki ciężar. I niech ci Bóg da siły w tym wszystkim. I druga rzecz, jaką chcę powiedzieć, a ona jest zawarta w tym wersecie 18, jak to powinno się robić, w jaki sposób. I to też jest nauka, lekcja dla nas, gdzie apostoł Paweł mówi o tych wszystkich pracownikach, których tutaj wymienił z imienia, mówi tak. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was, bo w tej walce na śmierć i życie niektórzy polegną w znaczeniu piekielnym, wiecznego oddzielenia od Boga. Inni zwyciężą i przyjdą do chwały Jezusa Chrystusa, kiedy On przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ta walka, to dzieło Pańskie, tak, ma również właśnie taki mieć charakter, żeby tych osłabianych, kuszonych, ale także próbowanych w wierze członków ciała Jezusa Chrystusa podnosić. Że kiedy zejdą się jako wspólnota tutaj, czy w tych małych grupkach, czy gdziekolwiek, mają w tym świecie być podniesieni na duchu. Ale kto ma podnosić na duchu? Apostoł Paweł wymienia tu szereg różnych osób. Oni są inni w swoim powołaniu, oni pochodzą z innych stron, oni mają nawet różne, powiedziałbym, specyficzne powołania, jak na przykład tu wspomniany ta rodzina Stefana w wersecie 15. Oni byli pierwsi wierzący w Achaii, tak? Ale ta pierwsza rodzina potem poświęciła się służbie i że poświęcili się służbie dla świętych. Paweł mówi, proszę, szanujcie takich. Więc ci różni przywódcy z różnym powołaniem, z różnym obdarowaniem powinni podnosić ducha indywidualnie u wierzących i wspólnie w Kościele. Piotrze, to jest twoje zadanie. Nie tylko używaj tej szabli, żeby zabijać, żeby napominać. W tym duchowym wymiarze, myślę, że mnie rozumiecie, tylko karcić. Używaj też po to, żeby podnosić ludzi, podnosić wierze. To tak jak Pan Jezus, kiedy jest powiedziane, że nadłamanej trzciny nie dołamie, a tlącego knotu nie dogasi. To jest zadanie przywódcy. Nie tylko pilnować tego porządku, tej walki, ale też podnosić i prowadzić ludzi słabszych w wierze. A tych jest zawsze, bracie Piotrze, z mojego doświadczenia, ono może nie jest bogate, ale słabszych jest więcej niż tych mocnych. I żeby to robić,
Trzeba ich pokochać takimi, jakimi oni są. Taką miłością Chrystusową, jak Bóg nas pokochał w Chrystusie, taką trzeba pokochać tych ludzi, którzy siedzą tu w tych krzesłach. Trzeba ich naprawdę pokochać. W moim przypadku to było tak, że pojechałem na pierwszą moją służbę misyjną do wsi, takiej na granicy ukraińskiej, nad Bugiem. Za tym Bugiem to już wiecie, to już koniec świata, jeśli nic tam nie ma. Były to początek lat 90. Wspólnota składająca się z kilkunastu starszych osób. Najmłodsza osoba z tamtych ludzi wtedy miała po 50, 56, 57. To siostra Janina Tkaczuk, która dzisiaj jest umierająca. W tej chwili, kiedy ja tutaj mówię, to ona dożywa swoich ostatnich dni tam w tej Rudce. I tam taki niedoświadczony człowiek, niedoświadczony misjonarz, będąc z tymi ludźmi, mogę powiedzieć to i będę wzywał wszystkich młodych kaznodziejów. Kościół trzeba kochać. Z jednej strony widzieć i te słabości, i te mocne strony, ale generalnie bez prawdziwej miłości służba kaznodziejska w zasadzie jest trudna do dopełnienia. Nie przynosi tego, co Bóg chce, tego podniesienia ducha, jakimi tutaj Paweł mówi, że oni podnieśli waszego ducha i mojego przez tą służbę. I pokochałem ten Kościół i wiecie, że to po dzień dzisiejszy, ja rozmawiałem niedawno z jedną osobą, ona mówi, ja bym za tym naszym zborem ludziom, jakby ktoś powiedział, oczy wydrapała. Tak powiedziała. A to miało wyrazić pewną gorliwością, jaką ona ma do Kościoła. I ja chcę właśnie powiedzieć, że Piotrze, staraj się kochać ludzi. Bo ludzie tego potrzebują. Ich wiara jest codziennie atakowana, żeby odeszli od Boga, żeby porzucili swoją wiarę, żeby zrezygnowali z Kościoła, żeby przestali przychodzić do zboru. Codziennie jest atakowana na różne sposoby. Przez świecki styl naszej kultury, czasami przez grzechy i pokusy, innym razem przez konflikty. Nieustannie to wszystko jest po to, żeby tą wiarę zniszczyć człowieku. I wtedy są potrzebni tacy ludzie, którzy mają tę wiarę podnosić. I na pewno ten oręż, to Słowo Boże, które jest ostrzejsze niż najlepsza szabla, potrafi dać człowiekowi prawdziwą relację z Bogiem, ale także ocenić prawdziwe życie, czyli znaleźć to, co jest złe i to, co jest dobre. I niech Bóg ciebie użyje i was, bracia i siostry, żebyście umieli rozróżnić w tych czasach, co jest dobre, a jest to Słowo Boże, i co jest złe, to wszystko, co pochodzi spoza Bożego Słowa albo co Bożemu Słowu zaprzecza. Do tego dzisiaj powołujemy Piotra. Na koniec zupełnie chcę powiedzieć, że to nie jest tylko symbol, ordynacja. Jest to duchowa rzeczywistość, za którą stoi Bóg. I proszę was, abyście go przyjęli jako dar Boży dla was. A ty, bracie, służ jak sługa pański. W czasach, które nie są może łatwe dla nas, a kto wie, czy nie będą trudniejsze. Niech Bóg to tobie i wam, drogi Kościele, i także gościom na tym miejscu da, abyście służyli Bogu, doznali pociechy i wzmocnienia ducha i abyście pamiętali, że teraz tutaj dzieło Pańskie się dokonuje i Bóg jest tutaj obecny, prawdziwy święty, przed którym chcemy pokłonić się, uklęknąć i w modlitwie poprosić o błogosławieństwo i prowadzenie Jego. Amen.